Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Titan Quest Immortal Throne. Teraz nam się ładuje postać, a jak się załaduje, to gdzie się znajdziemy? Tam, gdzie ostatnio skończyliśmy. He, 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 he. Czyli w Parnasie. Dobra, na początku skoczymy sobie może do takiego miejsca, w którym jest po prostu sobie karawaniarz, czyli na przykład do Delf. A pójdziemy tam, ponieważ czeka tam u karawaniarza na mnie kilka przedmiotów, które zdobyłem sobie czarodziejem. Ponowny taki zastrzyk mocy i jeszcze jedną rzecz zrobimy, usuniemy sobie chyba z tego punkcik. Dobra, później już będzie drożej, mniejsza z tym. Usuniemy sobie tego punkcik, żeby był sobie wolny i ten punkcik damy gdzie indziej, bo i tak tego nie używam. A szkoda, żeby się w tym trzymało to. Na początek jest najlepiej jak najwięcej speli mieć po prostu. Więc lecimy sobie chyba w pasek boczny dla łowów. Chociaż to by też pasowało, więc tutaj albo tam, no tutaj albo tam. Tak, tu 3 punkty zręczności dostanę. Tu dostanę punktów zręczności 2. A co tu mam? Strzały przebijające. Wykorzystanie do tworzenia strzał bardziej było tu... Drzewce twoje policzki będą w stanie przebijać wrogów i rzucać kolejne cele, razić kolejne cele, które staną się, staną na ich, co ja się dzieje tam, co, nie, które staną na ich drodze. Plus 5% obrażeń kłutych, obrażenia od krwawienia, koszt energii, szansy na przebicie, fajne. Okej. To pójdziemy sobie w ten boczny ten, żeby jak najwięcej speli mieć na początek, jak najszybciej. Okej, to też mamy załatwione, idziemy teraz do karawaniarza. Karawaniarz, karawaniarz. Czeka na mnie z dobrodziejstwami. Jak u mnie to jest? Zręczność 182. A ja na nie wiedziałem, że aż tyle mam. No nic, może będę miał zaraz jeszcze więcej. Tak, będę miał więcej, bo kupiłem sobie amulet, który mi daje więcej zręczności, więc teraz mam 187 zręczności. I co tu jeszcze jest? Mam dwa takie potężne przedmioty. Jeden mi siłę zabierze, ale zwiększa obrażenia kłute o 12% i o 12%. Albo mogę sobie obrażenia od krwawienia o 50% zwiększyć i obrażenia trucizny o 26%. Więc nie wiem, co by to więcej da mi w sumie. Wezmę sobie obydwa. Taka najprostsza. Zwój mocy tajemnej. W ogóle co to się dzieje? A tu mam ogólnie taki dużo przedmiotów, które tak sobie znalazłem. Tu mam łuk nowy do ubrania. No tych łuków jest kilka, tylko tego na wszystkie wymagania różne. Właśnie, to jest lepsza włócznia czy gorsza? Lepsza. No tylko... Wow! Zręczność o jeden zwiększę i 15 poziom i mam to włócznie. Oh yeah! Świetnie. Dobra. To, to przy okazji sobie zostawię te... O! Będę już miał pełny. To sobie mogę w coś wrzucić w sumie. Zostanie zdrowia przez 3 sekundy, wolniejsze ataki na ten. To jest co? Na broń, tak? Każdą broń zaklinam. To mogę sobie w sumie to zaklnąć. Wsania zdrowia. A dobra, właśnie. A niech będzie. 10% odporność na elektryczność. Nie, może na razie nie potrzebuję takich rzeczy. To będzie trzeba sprzedać. Okej, to mam ogarnięte mniej więcej wszystko. Sobie sprzedam od razu to jedno. To, tak. Dobra. Jak tutaj wygląda sprawa z łukami? No takie sobie to wszystko jest. Dobra, to idziemy na walkę. Tylko najpierw jeszcze się zastanowię z tymi... Z tymi pierścieniami. Który to pierścień to jest ten tak słabszy? Znaczy słabszy, ten co dodaje siły, to jest ten. Wow, coś obrażenia zwiększyły. O jakieś 20 mniej więcej. Średnie, a to, jak to dam? Aha, to jest talizma, no w mordę, to bym zręczność musiał sobie zabrać. Nie, to chyba odpada na razie. Coś mi to zwiększy, to mi zwiększy w sumie to dużo, te obrażenia, które już gdzieś tam są, których za bardzo nie widać. Także to będę je gdzieś tam nosił przy sobie. Tak już mi nie będzie brakować zręczności, albo gdyby nadmiar, to wtedy mogę sobie to założyć. Na razie ten gwałt potrzebuje dużo zręczności. Ale to do obrażeń na pewno będzie, więc sobie sprzedam. No to mogę tutaj, bo i tak w Parnasie będzie ten sprzedawca bliżej nawet.
Mam 1000 zdrowia, już nieźle. Okej. Siema, Sater. Przydam się taki pierścionek, był mi niepotrzebny. Ale jeszcze profilaktycznie zerknę, co tu jest ciekawego? Nic. Zwój, jakiegoś zwoju potrzebuję, ale już nie pamiętam jakiego i nie chcę mi się go teraz kupować. Pewnie tej wiedzy tajemnej może? Nie mam pojęcia zresztą. Okej, teraz mam mniej speli. Znaczy mniej, no tak jakby, no mniej w sumie. Ale za to będę miał większe obrażenia. Trzeba sobie to oddali zawczasu, dobrze. I lecimy z tym koksem. Tak się zastanawiałem jeszcze nad tym trochę, czy to ładować w ten sposób, żeby używać tylko włóczni lub tylko łuku, ale to się za bardzo nie opłaca. Poza tym już zacząłem olewać tego builda, co tam gdzieś sobie na necie znalazłem, bo tam w komentarzach było build się, tak ogólnie mówiąc. I sobie będę szedł według własnego uznania. W końcu mój druid robiony według mojego uznania wszystko morduje, ale i pierwszy pada, więc jest bardzo dobra postać i raczej nie muszę się niczym wzorować. Poza tym to są buildy tak bardziej już na late game'a. A jedyne co z tego sobie zaczerpnąłem, to zasada, żeby na początku jak najwięcej czarów mieć na tak do połowy rozwiniętych, żeby po prostu mieć taką różnorodność. Bo kolejne poziomy mniej dają niż po prostu kolejny inny czar. To wszystko sobie tu pozbieramy, oczywiście. O, coś znowu wypadło. Ale loot. Ło, co to jest za jakiś dzik? O co chodzi? Jakieś dziki dziwne. A teraz włócznie będzie mi... Ło, tajemna formuła. Aha, znowu, jest druga kula lawy. No nie. Będzie trzeba sprzedać teraz. Dwóch takich samych artefaktów tutaj nie potrzebuję. Chociaż formułę mogę trzymać. Tutaj mam miejsce, bo na druidzie w ogóle już nie mam miejsca. Cały ten karawaniarz jest zajęty przez różnorakie tam relikwie, amulety. Bo mam z epika i z tego wszystkie nieułożone i złożone. Więc tego się troszeczkę nazbierało. Okej. Satyrowie mają 10 poziomy, to tak to na luzie idzie. Przyzwyczaiłem się, że potwory mają wyższy poziom niż ja, więc się tak bardziej ostrożnie idę, a tutaj nie trzeba. Też ten ma 17. Ale nie zdążył do mnie dojść. Okej, tu jest jakaś sadzawka. Jest most, ale ja na most jeszcze nie idę, bo chcę sobie ten cały obóz wyciąć. Teraz jakąś aurę przyzwał. Ten pierścień, co mi daje 50% więcej obrażeń od podkrwawienia czy trucizny, to on tak by mi w tym momencie za wiele nie dał, bo ja tych obrażeń za wiele nie mam. W momencie, gdy będę ich miał tak z 200 czy coś, no to wtedy na pewno by coś dużo dał. Bo dałby całe 100. Co? Nie. Tak, no 100. Wow, to by 100 dało. Ale najpierw trzeba tyle mieć. Okej, dolny obóz. No to tu będzie po prostu dużo potworów i nic innego. No to tak, cały odcinek będziemy sobie klepać satyrów w sumie. Tutaj nic nie ma, czyli idziemy w obóz. Okej, to tu jest wejście, główna brama z napisem Welcome in Satyr Village. Tam sobie jest mag. Był sobie mag. A się magowie ustawili, tylko żaden, tak jakoś się zastanawiali się i tak myśleli głęboko, ale żaden nie zdecydował się w końcu oddać tego strzału, tym kosturem, czy jak by to tam nazwać. Okej. Ta organizacja tu jest taka trochę pomieszana. No a w sumie to z samego łuku wszystko zabijam.
Okej, idziemy sobie. O! Ten uderzył. To ten był jakiś zdecydowany, taki męski. Esencja półksiężyca Hekate. Co to daje w ogóle? Energię i regenerację energii. B. Postać nawet sobie z łuku radzi w taki, w kontakcie. W jakimś tam stopniu. Co? Dziki na mnie. Serio. Wow, ile ten dzik ma życia? Co ja biłem? Ja chyba cały czas tego dzika brałem. A ten dzik miał strasznie dużo zdrowia. A mi się skończyła aura do leczenia. To sobie ją odnowimy. Później chyba dam jeden punkcik w nią właśnie. No! Się ścięło. To jest fajne w tej grze, że się tak ścina, ale nigdy się nie powiesi. Raczej to, że się ścina, to nie jest fajne. To zabrzmiało w tym momencie. Muszę w końcu miksturki użyć, bo to już za dużo tego zdrowia straciłem. Jest! Usnajpiłem go. Bo nie mogę w niego celować, bo jak w niego celowałem, to on sobie zdążył uciec, nim to do niego doleciało. Bo automat nie bierze pod uwagę tego, że potwór biegnie. Ale ja już biorę. Sobie taki wolny strzał trzymając shift oddałem. Dzięki temu tak mogłem sobie usnajpić fajnie go. Miło się ta gra, jeśli się tak bronia znajduje inną postacią. Wszystko na hita pada, fajnie. Bardzo sympatyczna rozgrywka wtedy jest. Eliksir zdrowia. Coś się obawiam z tym... porzucone towary z tym questem, że to chyba było tam, gdzie ja to pominąłem. Jeszcze najwyżej wrócimy później, kiedyś jeszcze. Ale ich tu jest. Muszę ich tylko raz uderzyć, chociaż ci się trzymają. Ale reszta już nie jest zbyt. O! Laska mędrców. Pewnie jakiś kostur. Chyba, że... Nie, nie, na pewno kostur, bo tu był mag. Że to widać po kształcie. Laska mędrców, obrażeń do ognia. Wow! Porządne. Daje 14 obrażeń bazowych od ognia i plus 24% obrażeń od ognia, czyli 24% z 14 to chyba nie jest za wiele. Nie wiem, ile trzeba by mieć z innych jakichś umiejętności z tego wszystkiego, tych obrażeń, żeby to cokolwiek dawało. Chwila tam było. To była jaskinia, dlaczego tam nie wszedłem? To wszystko muszę tu spenetrować. Znacznik bitewny. Hop, hop. To od razu jakaś droga w prawo idzie tak śmiesznie. No potwory możecie się... O! Godni przeciwnicy w końcu. Powiedzmy. Za długo też nie powalczyli. Bardzo fajne są tutaj takie miejscówki, troszkę się można obłowić. Akurat ze zdobionej skrzyni aż samo złoto było jedyną rzeczą, która była ileś tam coś warta. Reszta to kompletne śmieci. Smuteczek. Okej, tu jest sterta kości kolejna. Spadaj. Tak jakiś karabin. Aha, już po karabinie. Okej, lecimy dalej. Wiele tam życia nie straciłem na tym starciu z tym ziomkiem ognistym. Okej, idziemy sobie za tą drogą. Droga gdzieś tu w prawo prowadzi. Aha, i tu jest ten grubasek. Którego coś wyleczyła? No coś tak jakby. I
próbuję uniki robić, ale to kiepsko wychodzi. Znowu jakaś formuła, co to jest za formuła? 12% odporności na trucizny, 30 energii, 35 zdolności do ataku, minus 6% kosztu energii. Esencja złotego runa, ojejku, znowu esencja złotego runa. Zwój mocy tajemnej. A to jest coś podobnego, już chciałem zbudować. No, coś dobrego wypadło, jest żółte. Tu słychać po dźwięku upadania, że coś dobrego. You can't carry anymore. Ojoj. Serio? Faktycznie. To nic, lecimy do Parnas. Sprzedać moje zdobycze wojenne. I znowu kasy trochę wpadnie. Siema, handlarz. To? Jest mi to potrzebne? Nie. To na pewno też nie. To nie. Czerwone to od razu sobie posprzedaję. Co to jest za jaki? Co to za łuk w ogóle? Śmieszny, dla kogo on jest? Kto to... Co ten człowiek, co to robił, o czym to myślał w ogóle? Odporność na elektryczność, zdolność do obrony. Tu jest ten mój talizman śmieszny. Dobra, to ja sobie te artefakty na razie zostawię, bo... Raczej, no, te recepty. Formuły, o. Bo nie mam takich, co z nimi zrobić. A tu nawet nie patrzę, bo to raczej i tak nie będzie nic mocniejszego od moich rzeczy, bo zielone rzeczy to w sklepach to dopiero później będą. Od drugiego aktu się tak zaczynają tak dość często występować. Tak chyba po jednej na handlarza. Znaczy po jedną na zakładkę gdzieś tak, po jednej z zielonej rzeczy, tak mniej więcej. Okej, tu już jest jakieś coś, takie brzydkie coś. To ja nie, to ja jeszcze sobie przejdę tędy tutaj. Po tych jasnych. Słabo oni biją. Coś czuję w to, że z tej jaskini pominąłem stertę kości. Jako jaki ten mój wojownik jest rozpędzony. Ja jeszcze nie chciałem tego uderzyć, a ten już go tam trzepnął. Okej, tu jest wyjście i co, gdzie to prowadzi? Aha, tu jest jeszcze coś jasnego, no to idziemy na to jasne całe, zbadamy. O, tu już, ale z zombiekami to jasne, to tak. To już trzeba włócznią, bo tu tego dużo się porobiło. Ogólnie łukiem się nie da zadać obrażeń krytycznych, z tego co tam wyczytałem gdzieś. Także jak się idzie włócznika, to chyba... Nie, no zdolność do ataku też jest potrzebna, żeby w ogóle trafić. O, mordę. Tylko się większe kity wywaliłem. Dobrze, że jeszcze mnie ten lewy przycisk myszy pilnuje tutaj, żebym coś zadawał tych obrażeń. Fajna ekipa była, ale expo też fajnie podskoczyło, ten żółty pasek. Ojejku. Trzeba takie ostre wejście zrobić w akcję. No, to teraz już poprawiam to celowanie. Ale okej, dobra. Ojojoj. Dobra, najgorszego rozwaliłem na początku szybko. Dość. Nie będzie już więcej problemu. O, ten ludowy mnie co tutaj próbuje cisnąć. Ale chyba go spowolniłem. A wydawać się powinno, że powinien mieć odporność na odmrożenia. Na odmrożenia może ma, ale nie na spowolnienie. Hehe. Nawet nie za bardzo miał później już możliwość mnie uderzyć. A i dobrze. To nierozsądne podnosić rękę na silniejszego. Ojejku, ten co mnie przypalił. Ta aura dość zimna, już powinna mi zniknąć potem, jak on mnie opalił. Poczułem się jak kiełbaska na grillu.
Te nieumarlaki są głupie, bo one strasznie, one chyba są odporne i na krwawienie, i na truciznę. Także słabo. One chyba na obuch są wrażliwe, tak, przynajmniej tak powinno być. Bo jednak obuch to kruszy te kości. To ciężko przeciąć, ciężko przebić łuk, strzały czy tam czymś, obrażeniami kłutymi. Ale powinno być tak, że właśnie się kruszą od uderzenia obuchem. No, idziemy dalej. Bo tu już jest jakieś, no, jakoś tak brzydko. A, to jest po prostu dalsza część obozu, tylko taka jakaś, nie wiem, splugawiona czy co. A, to są jakieś ruiny, to nie. Za chwilę do ruin. A dlaczego tu nic nie ma? Chciałem tu powalczyć. Dobra, to idziemy do tych ruin. Też nic, aha, czy nie muszę tędy przejść, to jest jedyna droga. O, w mordę. Jakieś plotkowe mobki. Ledwo co do mnie dotarły. O, ktoś wychodzi z trawy. Gość to się czworak. Ten. Ty nie jesteś potworem. Olimpowie niech będą dzięki. Trzeba było ich widzieć. Cała armia potworów. Centaury, harpie i satyrowie. Wszyscy marszowali do... No właśnie, dokąd? Tu została tylko garstka. Najgorsi z nich kręcą się w jaskini. W sercu obozu. Dobra, rada. Trzymaj się z daleka od tej jaskini. Zmienią cię w kamień. Widziałem coś tam. Okej. Aha, to jest zadanie głównego. Pokonaj Gorgony, o lol. Znajdź odpowiedź w jaskiniach Parnasu. To te jaskinie Parnasu, to chyba tutaj powinno się coś to zaktualizować. Się dalej zastanawiam, gdzie jest ten, te porzucone towary, gdzie one są. Oczywiście droga prowadzi na wprost, ale i tak muszę wszystko tutaj pozwiedzać, powybijać. Exp się musi zgadzać. Tylko te demony mają mały poziom, to szybko giną. Paciorki wnikliwości. No nic im się nie dzieje, jak ten od trucizny czy tam od krwawienia. Ale i tak przynajmniej giną na tego jednego hita niektórzy. Będzie następny poziom, to może szybciej ginąć. No zombie jak i tak nie zdąży dojść do mnie. A to jest majestatyczna skrzynia. W takich skrzyniach przeważnie jest... No tak sobie złota. Ej! Tu miało być dużo złota. I tu kojarzę, że zawsze jak tędy przechodzimy, wypada mi jakiś chyba niebieski przedmiot. Mam nadzieję, że będzie też tak tym razem. Okej, okay, na razie mamy formułę. Mam nadzieję, że to już nie zatkało tego slota na ten. O, to jest coś, co chciałem zrobić. Ale to jest słabe i w sumie tego nie zrobiłem. Jaka rozkmina. Okej, okay, to jest kaplica odmrożenia? Dobrze mi się wydaje? Tak. Będzie ich spowalniać i jeszcze troszeczkę zbijać im życie odmrożeniem, no to git. Najbardziej korzystnie. Okej, to zombie nie wiadomo co zabije, a ja mam poziom. O, coś go zabiło. A, to odmrożenie, no dobra. Dokąd, ptaszku? Okej, to zwiększymy tak. To leczenie na początek. Jeden punkcik w głowy, żeby móc sobie... Głęboka rana? To jest ciekawe, czy nie? Obrażenia trwają przez 3 sekundy, 6... procent szans na aktywację. To jest pod walkę włócznią.
I bym sobie dał tu jeszcze może jeden punkcik do szybkości pocisku wrażeń kłutych. Czy tutaj może coś? Ale większość był z łuku na razie fala. Z bossami to też będzie walka łukiem. Obrażeń od trucizny plus 15 spowolnienia. Obrażeń od trucizny. Ja bym sobie to rozwijał. Nie wiem dlaczego to było w tym buildzie w ogóle na 0. Na 1 znaczy się tylko. Przez to daje trochę tych obrażeń. Z czasem trwania wydłużonym o plus 10%. Wow, jakie fajne. Szans na niepowodzenie ataku na 3 sekundy, 12 szans na dezorientację. Niezłe. Już takie niezłe, dziwne rzeczy się dzieją. Nóż do rzucania. Liczba pocisków 1, obrażeń kłutych. Dzięki tej umiejętności będziesz w stanie rzucać ostrzami, zadając obrażenia kłute i wywołując długotrwałe krwawienie. Oje, fajne. Nic, pójdziemy chyba sobie to w mistrzostwo po prostu tutaj. Na pewno nie chcę kogoś blokować, bo to na bossów i tak z tego co pamiętam nie działa, takie rzeczy. To przebijanie mnie kordzi strasznie, o i to później. Szansa na uniknięcie pocisku to też jest przydatne będzie. Czyli zwiększenie ruchu. Odporności na czas działania Wow, to już nie będę w ogóle, nie będę mogli mnie ten... zatkać w pułapce. Spoko. To czy to? To chyba sobie, bo tu już dałem jeden punkt. Walniemy to, żeby było większe obrażenie i szybkość pocisków. No. Chwila, tu już jest 110% jest tych szybkość pocisków, to później to jest ile? 200? Mniejsza z tym. No, teraz te pociski zapylają. Bardziej, bo i tak zapylały. Kiełnie otoperza. I zawsze to już będzie większy, jak ten... większe zdobycze. Gdzie mam tu iść? Chyba tędy. Fajnie, sobie patrzę na mapę i idę w środek grupy potworów. Żeby on po 1000 bił to... Aj, dobra, jednak nie. Lepiej, żeby po 1000 nie bił, bo sobie tego nie uniknę. Ale tak jak poza tym to się da nawet uniknąć. Ale po co? Jak szybciej jest po prostu go zabić. W walce bezpośredniej. Patrząc sobie w oczy. Tak, patrząc sobie w oczy, a za chwilę będzie mi się ten... Zaraz wyjdzie, że ten odcinek będzie mi się robił rzucał później. Bo będzie taki długi. Okej, tu coś gdzieś to prowadzi, że to tak po prostu jest. No tak po prostu. Żeby było większa lokacja. Ojejku. Dwóch magów. Nieprzyjemne. W odbiorze. Chwila, ja sobie nie dodałem punktów cech. No gin żeś, szmaciarzu. Aha, chciałem sobie to wziąć, a to następne chyba, to zaraz sobie te punkty dodamy. Krwawy topór. No super. Ale ponownie to... O, to jest coś mocniejszego wreszcie, ale to i tak nie nic dla mnie ciekawego. Ale spróbuję to ubrać zamiast włóczni, zobaczymy. Ojejku, jak to obrażenia zmniejszyło. Mniejsza z tym, dobra. Zręczność. I zręczność. Mamy 198 zręczności i za niedługo będzie można te bardzo mocne łuki używać. Tych bardzo mocnych łuków używać, jak będę taką zręczność ładował. Okej, nie chciałem tego zaatakować. ...140 załadowałem, nieźle. Znowu tej miksturki użyć. Bo troszeczkę szczęściło.
do zdrowia. Tu już nie ma nic dalej, tylko takie jedno wzniesienie. Okej. Dobra. Aha, tu można tak przejść tędy. Dobra, i tu są kolejne potwory. Trzeba wybić. To jest jakieś takie dzikie połączenie, przez które nie można przejść. Dobra. I tu coś jeszcze będzie? To chyba nie. No to już jest koniec. Okej, to idziemy sobie chyba do tego właściwego miejsca. Czyli na dół, do szczuroczłeków. Tu jest taka dróżka na podwyższeniu, schodki ładne. Pewnie w lepszym stanie niż w niektórych miastach w Polsce, w niektórych miejscach na jakichś ścieżkach. Może nie tyle w Polsce, tylko ogólnie. Chociaż w sumie nie wiem. Wiem, że w Polsce w niektórych miejscach po prostu tak, a za granicę nie byłem, także nie wiem. To w sumie dobra była pierwsza wersja. Bo się odnoszę do tego, co widziałem. Ale to takie sporadyczne sytuacje. Jak oni szybko padają, to jest tak już tak monotonne się robi. Gdzie ta droga prowadzi? Gdzie ja tu mam iść w ogóle? Tu coś jest, tam są ci panowie i tam się już schodzi, dobra. To ja nie chcę... Ojejku, wszyscy już do mnie idą. Chciałem sobie jeszcze tu zaglądnąć. A to też tu prowadzi. To się łączy? Nie wiem, co zaraz to ogarnę. O, nie będę dostawać otrutki, pięknie. Łączy się to, czy nie łączy? Nie, nie łączy się, to jest jakiś górny obóz, dolny obóz. No nic, jeszcze sobie ten obóz wybijemy. Ale tu coś jest. O, i jest wreszcie jakiś zielony przedmiot. No nic, ale my sobie skończymy w tym miejscu odcinek, także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.